Cześć, witajcie w kolejnym filmie, w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś zajmiemy się wymianą chłodniczy, chłodniczki EGR, różnie na to mówią. Przeczytaliście opis, to już od razu wiecie, o co chodzi. Znajduje się ona tutaj, w tym miejscu. Ale zanim to zrobimy, opowiem Wam krótką historię w wielkim skrócie, żebyście wiedzieli, dlaczego ją wymieniam. Niedługi czas temu były dosyć spore mrozy. Tutaj akurat byłem w Holandii, to też były dosyć spore. No i w wielkim skrócie, pewnego dnia rano odpaliłem auto, pojechałem do pracy, ale już w trakcie jazdy zauważyłem, że dosyć mocno dymi się z rury. Nie wiedziałem, czy to było białe, czy jakie. W każdym razie widziałem opary. Było ciemno, dlatego po prostu nie wiedziałem, jaki to ma kolor. No ale po dojechaniu na miejsce zauważyłem, że ubyło mi dosyć sporo płynu ze zbiorniczka. No i otworzyłem korek, a pod korkiem był biały nalot. No i wiadomo, co w takiej sytuacji każdy myśli. UPG, czyli uszczelka pod głowicą. No, prawie zawał, wiadomo. No ale co zrobić? Takie życie. No ale nie myśląc długo, postanowiłem, że jak najszybciej chcę to naprawić. Pierwsze co, skontaktowałem się z Szymonem z firmy K-Tronic z Lubania. Wiem, że on dobrze ogarnia właśnie nasze B8 i myślę, że on jest jedyną osobą, którą znam na tą chwilę, która by mi naprawiła to tak, jak ja bym chciał. Dlatego właśnie się z nim skontaktowałem, opisałem mu problem. Oczywiście Szymon mi zrobił szybką wycenę, ile by to kosztowało, ale powiedział, żebym jeszcze się wstrzymał, bo niekoniecznie właśnie jest to uszczelka. I powiedział, żebym właśnie sprawdził tą chłodnicę EGR. Bo właśnie do tej chłodniczki też dochodzi płyn. Właśnie tutaj jedną rurką, a tutaj drugą rurką wraca. Widzicie, właśnie mam ściągnięte obydwa węże i połączone tutaj je razem. Właśnie w celu testu. Bo właśnie Szymon powiedział, żeby to ściągnąć, połączyć dwa przewody razem, po prostu ominąć obieg płynu w tej chłodniczce i sprawdzić, co się będzie działo wtedy. No i rzeczywiście było tak, jak Szymon powiedział. Kiedy ściągnąłem te węże, połączyłem je razem, ominąłem chłodniczkę. Faktycznie auto chodzi jak powinno. Nie bierze w ogóle płynu. Olej, woda do płynu ta doszła. No to wiadomo, tutaj olej do wymiany. Także zaraz będziemy go też wymieniać. Ale płynu nie bierze i wychodzi na to, że przyczyną tego wszystkiego jest właśnie ta chłodniczka. No i właśnie słyszałem od Szymona, mówił, że to jest dosyć częsta awaria, że jakieś sekcje tam w niej pękają czy puszczają, nawet czasami przez mróz, jeżeli płyn jest nieodpowiedniej, jakby to powiedzieć, zbyt szybko krzepnie, tak, bo czasami tam ktoś za dużo wody wleje czy coś takiego, no to może się taka sytuacja zdarzyć. No i właśnie tutaj po diagnostyce takiej krótkiej wyszło na to, że to jest ta chłodniczka, także dzięki Szymon wielkie za pomoc w diagnozowaniu problemu. Jak wy byście mieli podobne problemy z waszymi B8-kami, to w imieniu Szymona zapraszam właśnie do Lubania, do firmy K-Tronic. Także jeszcze raz wielkie dzięki. No a my zajmiemy się właśnie wymianą chłodniczki. Tutaj jak widzicie mam taki już przygotowany nowy kartonik. Właśnie z tą chłodniczką EGR z firmy SKV. Powiem Wam szczerze, że nie wiedziałem, czy mam kupić nową, czy używaną, czy jaką. Ale pomyślałem, że jak kupię używaną i znowu może być coś w środku nie tak, to wolę kupić nową. Przeszukałem trochę internet i najwięcej właśnie pozytywnych opinii znalazłem na temat tej chłodniczki z firmy SKV. Podobno jest ona też produkowana w tej samej fabryce, co dla firmy Valeo. Także myślę, że jakość jest dobra. Miałem też okazję właśnie porównać sobie na zdjęciach, jak tam wyglądają te chłodniczki z innych firm. No i powiem szczerze, tamte niektóre to takie troszkę słabe wykonanie miały. A ta tutaj widzę jest wykonana bardzo ładnie, niemal jak oryginał, a może nawet i tak samo. W każdym razie wygląda na taką bardzo dokładną robotę, bardzo ładnie to wygląda w porównaniu do tych, które oglądałem. Także no myślę, że będzie działała prawidłowo. No i nie będzie tego problemu, który miałem wcześniej. No wiadomo, no nowa chłodnica, także nie ma takiej opcji. Dobra, porównamy sobie ją jeszcze później z tą oryginalną, jak ją wyciągniemy. Jak widzicie, roboty aż tak dużo tutaj nie ma. Mamy tutaj dwie śruby plus uszczelka, tutaj i tutaj. Oczywiście dwie nowe uszczeleczki mamy w komplecie.
I ogólnie ona jest przykręcona na cztery śruby. Jedna tu, jedna tu, jedna tu i jedna tu. Z tym, że tutaj możemy mieć troszkę kiepskie dojście, ale myślę, że tutaj bez problemu jakoś nam się uda to wyciągnąć. Myślę, że wyciągnę sobie też filtr wraz z obudową, żeby po prostu mieć łatwiejszy dostęp do śrub, bo do tej jednej dolnej chyba nie dojdę, także to będzie raczej do wyciągnięcia. No i możemy zacząć od właśnie demontażu tych węży, które ja już mam tutaj ściągnięte. Najlepiej sobie je gdzieś tutaj ścisnąć, po prostu zaślepić, ściągnąć takie opaski zaciskowe, jakie mam tutaj, no i odłożyć te węże na bok. No właśnie, ja już mam je odłożone, w celach testu to było robione, dlatego już ich nie mam. No a Wy właśnie możecie zrobić to w podobny sposób i przesunąć sobie je tutaj na bok, żeby Wam nie przeszkadzały. No i myślę, że zacznę właśnie od demontażu tej obudowy. Dam tutaj troszkę więcej światła, żeby było lepiej widać. No i będziemy działać. Jak widzicie, już tutaj mam dostęp. Wywaliłem właśnie całą tą puszkę z filtrem powietrza. Tutaj pamiętajcie, od dołu jest jedna wtyczka, żeby ją wypiąć. Tutaj jest jakiś wąż podciśnieniowy, ale go zostawiłem. Nie odpinałem, po prostu sobie tutaj to odchyliłem na bok. No i wiadomo, jeszcze tutaj jest u góry wtyczka od przepływomierza. I to też musicie odczepić. Myślę, że w tej pozycji już tutaj dojdziemy do wszystkich śrub bez problemu. Tutaj będzie troszkę kiepski dostęp do tych dwóch z tyłu, ale to też nie ma tragedii. Też do nich dojdziemy. Teraz zajmiemy się demontażem jeszcze tutaj tego plasticzku, na którym, jak widzicie, mamy jakieś dwie kostki. Nie wiem, czy wyciągniemy te kostki na bok i cały ten plastik. Zaraz zobaczę i powiem Wam, jak to odłączyć. A to jest tylko tutaj wciskane na takich zatrzaskach. O, mniej więcej tak to wygląda. Na wcisk po prostu wyciągacie do góry i też sobie gdzieś tutaj zaraz to na bok odłożymy, żeby mieć do wszystkiego dostęp. Tutaj wąż jest na takim zaczepie, przewód też go wyczepiamy. I te przewody wszystkie gdzieś sobie odsłaniamy na bok. No i zabieramy się za wykręcanie. Myślę, że najgorsze na początek, czyli te, które są tutaj połączone z kolektorem wydechowym, myślę, że one pójdą najciężej. Ale wyglądają ładnie te śruby, także powinny pójść bez problemu. Także wykręcamy tutaj raz, dwa i tutaj trzy, cztery. Pokażę Wam na tej nowej, jakby ktoś nie wiedział. Czyli tutaj te dwie i tutaj te dwie. Do tej śruby jest trochę kiepski dostęp, ale ja używam klucza oczkowego z grzechotką i nasadki właśnie Torxa do tej śruby. Chyba widzicie, jak to wygląda. Także kręcę po prostu w taki sposób, bo tutaj kluczem innym nie dojdę. Ale no, ciężko, ciasno, ale idzie dojść. Odkręcicie. No i jak już odkręcimy te dwie i tamte dwie z tyłu, teraz już możemy odłączyć tutaj ten wężyk podciśnienia z tej gruszki. Ja już mam odłączony. No i odkręcamy całą chłodniczkę. Mamy cztery śruby. Tutaj jedna, tam druga. Tutaj Wam ciężko pokazać, ale na tej nowej oczywiście widzicie to dokładnie. Tutaj jedna, druga, trzecia i tutaj czwarta. Także wykręcamy to i już nam chłodniczka powinna wyjść na zewnątrz. No i wychodzi na to, że mamy już wszystko wykręcone. Oj, jeszcze troszkę mi się płynu z niej wylało. No i teraz właśnie możemy sobie porównać ją z oryginałem. Jak widać, ułożenie rurek, wszystko jest idealnie tak samo. Powinno pasować bez najmniejszego problemu. No co, tutaj w środku za dużo nie zobaczymy. No bo po prostu nie ma takiej opcji, żeby zobaczyć, ale widzicie, że na pierwszy rzut oka są identyczne. No i nawet tak jak bliżej się przyglądając, faktycznie to wygląda jak oryginał praktycznie. Niczym się to nie różni. No nic, no wykonane elegancko. Także mam nadzieję, że to będzie wszystko działać jak być powinno. To co, no w montażu już chyba Wam nie będę pokazywał. No bo przebiega on tak samo jak demontaż. Czyli najpierw tylko będziemy chyba sobie musieli załapać tutaj tutaj te dwie oraz te dwie, dlatego że tam mamy uszczelki, które musimy włożyć. No a później
skręcamy wszystko już na stałe. Oczywiście załapujemy sobie tylko, delikatnie wkręcając, żeby nam nie uciekło. Nie przykręcamy jeszcze do końca. Dopiero jak złapiemy wszystkie cztery śruby dookoła plus te cztery, wtedy możemy wszystko już dociągać na maksa. Także zabieram się teraz za montaż. Jak widzicie, chłodniczka już u mnie siedzi na swoim miejscu, jest przykręcona. Pozostało mi założyć te przewody tutaj. Tutaj wiadomo, no wy jak rozbieraliście wcześniej, no to już macie je pewno tam zaślepione, albo płyn już wyciekł po prostu. No a ja tutaj mam ten mostek zrobiony, także muszę to odczepić. No i przyczepić te przewody tutaj tak jak powinny iść do chłodniczki oryginalnie. No i wiadomo, składam tutaj też filtr powietrza z obudową i wszystkie przewody podłączam. I wtedy możemy odpalać auto. Oczywiście na pewno troszeczkę płynu nam obędzie, no bo wiadomo, zaciągnie tutaj do tej chłodniczki, także będziecie musieli sobie płyn dolać. No a ja jeszcze po tym wszystkim zabieram się za wymianę oleju, bo tak jak mówiłem, troszkę płynu poszło też do oleju. Także zastosuję tutaj najpierw płukankę i kupiłem troszeczkę gorszej jakości olej po to, żeby ten silnik przez paręset kilometrów jeszcze przepłukać i po jakimś tam tysiącu, myślę, zmienić olej jeszcze raz wraz z płukanką. Także zabieram się za składanie. No to teraz zabierzemy się za wymianę oleju. Płukanka wlana, silnik chodził kilka minut i wlewamy olej. Powiedziałem wam na początku, że gorszej jakości. No nie, no przesadziłem troszkę. Wcale nie jest gorszej jakości, bo taki olej też można śmiało lać do tego silnika i będzie chodziło jak na każdym innym. Po prostu trochę tańszy, tak, może źle powiedziałem. Myślę, że na przepłukanie silnika na, mówię, około 1000 km śmiało można taki olej wlewać, a nawet normalne wymiany co 10 tysięcy też, ale ja chcę po prostu jeszcze ten silnik przepłukać dokładnie, dlatego będę tam wymianę po jakimś tysiącu jeszcze raz robił. Także wymianka oleju, to jak zrobić, to też wiecie, nie będę wam już tego pokazywał po raz kolejny. No a ja właśnie tą wymianą chcę już zakończyć całą tą robotę, którą tutaj dzisiaj razem z wami wykonałem. Jeszcze na sam koniec wam tutaj tylko powiem, że tak jak wam powiedziałem na początku, że chłodniczka zaciągnie trochę płynu, tak właśnie było, musiałem tutaj dolać, bo na miarce miałem troszkę poniżej minimum, nie wiem ile tak na oko, tutaj może być 2-3 setki, no w sumie tyle co wchodzi do tej chłodniczki. Także ten płyn uzupełniłem, wymieniam olej, no i mam nadzieję, cieszę się dalej bezawaryjną jazdą. No to chyba to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Link do takiej chłodniczki będziecie oczywiście mieli w opisie, jeżeli będziecie zainteresowani lub będziecie mieli potrzebę kupna takiej. Jeśli macie znowu problem ze swoją B8, to też w opisie podam wam link do Szymona, do firmy K-Tronic w Lubaniu, także będziecie mogli się też skontaktować. No a ja tym optymistycznym akcentem będę kończył. Także wielkie dzięki, że byliście ze mną do końca. Jeśli film wam się podobał, zostawcie jakąś tam łapkę w górę czy lajka, jak to się tam mówi. Subskrybujcie też mój kanał, oglądajcie moje inne filmy. No a co, my widzimy się już w przyszłym tygodniu, w sobotę o godzinie 12. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!